Cześć. Z mocnymi cieniami można poradzić sobie ręcznie za pomocą suwaków w Photoshopie Express. Podstawowymi działaniami więc będzie regulacja suwakiem cieni, ale także suwakiem kontrastu. Trzeba pamiętać przy tym, że suwak cieni zmniejsza kontrast, dlatego po każdej zmianie należy kontrolować poziom kontrastu zdjęcia. Aby śledzić postępy pracy, warto klikać przycisk do pokazywania zdjęcia przed i po zabiegu. W ten sposób widzimy kierunek, w którym należy prowadzić zmiany. Poprawiać można ręcznie albo skorzystać z automatyki o nazwie auto-ulepszanie. To jest naprawdę pożyteczny przycisk i ten program nieźle wprowadza równowagę pomiędzy cieniami i światłami. A co z twarzą? Ok, jest w dobrym świetle i mogę zostawić ją w spokoju. Światło w drzewach jest dobre, światło na powierzchni wody również jest dobre, a co ważne, przed paszczą ryby wszystko jest ładnie widoczne. Naprawdę nieźle sobie poradził. Należy z wielkim umiarem forsować rozjaśnianie cieni w takich miejscach. Teraz czas na kadrowanie. Włączam narzędzie kadruj. Było już ustawione, więc przycina do formatu 16:9 panoramiczny. Bardzo lubię ten format. Mamy nawet format na Instagram. Unikamy przycinania ogona i głowy ryby, nadmiernego przycinania palców, przycinania dłoni. No ale to zdjęcie nie nadaje się na Instagram. Bez potrzeby nie przycinamy głowy ani wspomnianych palców czy dłoni. Teraz starannie wybieram nowy kadr. Tutaj mam komfort umieszczenia przestrzeni nad głową. Ta przestrzeń wywołuje przyjemny odbiór zdjęcia, jest bardzo ważna. Pamiętajmy, unikamy ciasnych kadrów. Te lepiej zostawić zawodowcom. Spójrzcie na tę skośną linię. To jest wędzisko oczywiście. Warto ustawić je po przekątnej na zdjęciu, o ile jest taka możliwość. Teraz skoryguję jeszcze kontrast i ewentualnie cienie, czerń. I proszę, oto mamy zdjęcie przed i zdjęcie po mojej szybkiej obróbce, do czego zresztą zobowiązuje mnie nazwa programu Photoshop Express. I to na tyle dzisiaj. Przypomnę, że program jest bezpłatny. Wędkarzy chcących uratować swoje fotograficzne pamiątki, zapraszam na kolejne filmy z serii.